w ustach plus ciasto francuskie. Pierniczę to. A. Czy dzisiaj będzie wieczór z różką? Otóż będzie, bo jest dzisiaj jeszcze rytuał. Wszystko będzie. Powiem wam. Hej, hej. Wczesna poranna godzina. Widzę, żeby nie mrygało. To chyba nie będziemy rygać. My się wybieramy w jedno miejsce. Pokażemy wam, co i jak, i dlaczego, i po co. Śniegu napadało klimatycznie. Ja jeszcze tak, bo już ubrana, rękawiczki, czapka. I będziemy jechać, także zapraszam na nowego vloga. Było mnóstwo ozdób. Kulerwa Merleu było ozdób. A teraz mamy trzy rzeczy. Misiowa skarpetka. Idziemy obejrzeć misiową skarpetkę. Misiowa skarpetka ładna. Piękna jest, nie? No z tego typu tych skarpetkowych. O, i te łosie są ładne. Choć niebieski nie jest dominującym kolorem w moje święta. Takie ciężkie. O, się fajnie. 66 zł. No, bardzo mało jest rzeczy. Bombki, tyle. I to już się kończy. Powiem wam, że jestem w szoku. Tak, mała grupa pod wezwaniem. Ale idziemy i dążymy. Tak. Dobra. Czekaj. Żaretka mamy.
Więcej. I vlog masowy. To powiem wam, że TK Max jakoś tak, no nie oszalałam, nie oszalałam. Panienki są ładne. To jest piękne. To jest moja. Ja muszę iść do mojej zielonej, bo ja tu z tym słonecznikiem walczyłam w tamtym. Wiecie kiedy? No to nie jest 60% taniej, bo to jest 84, tak jak było. Myślę, że nie pamiętam. Chyba, że jest gdzieś jakaś czerwona kartka, red, black. Ale całe jest. No nie. Też ładne. Te są wielkie, nie? A nie widzę. 89, tam mi się podoba. Ta tu jest z takim ruskim toczkiem. Tak. Jejku, jak ona się bunia. Na czym ona stoi? No to podwieź jej pieskę, sprawdź. Zajrzyjmy, panienko. No, jest na plasticzku. Na dobra. Plasticzku. Dobra, jeszcze mi koło jest. Jest mróz? Moje buty. Jest mróz. Ta jest ciekawa. A nawet. To jest ciekawe, ktoś zrobił koronkę przy twojej. O, przyklejona koronka. Myślę, taki pomysł, jakby ktoś coś. Mi się podoba też czasie. To mi się podoba. Cena? Cena? 3 zł. No to mówię, że jeszcze by dało radę. Dałoby radę. I jeszcze. Ta jest zdechły paw, przepraszam to słowo. No jest to. Też... To jest czubek. Tylko to góry nogami. To jest piękny kształt. O, proszę, merkaba. Jakby ktoś coś. Więcej są. A, ptaszkę ceny miałam zobaczyć, bo ja tak tego ptaszkę tu podglądam. Cenowo wychodzi 34,99 czy 35 zł. 9 zł. Piękny ten pewien. Taki 3D. I przypuszczam, że tak właśnie patrzę. No, super. Piękny. Szkoda, że ma kolor taki akurat. Nie bardzo koniecznie, no. Bo wy widzicie ładniejszej czerwienia, to jest tak. Taka fuksja. Fuksja taka dosyć z tyłu jest też, ale to już nie jest pentagram. Nie, bo to już jest gwiazdka. 4 żywioły. O, są już dobrze. No nie, 3. Ale taki ładniejszy. Cześć, cześć. Witajcie moi kochani w kolejnym dniu. Pewnie będą jakieś zmontowane vlogi. Jestem ubrana świątecznie. Mam Wenifeła. Mam świąteczne skarpetki, zaraz wam to pokażę w lepszym świetle. Patrzę, że mam mało baterii, ale mam baterię w torbie, także dam radę. Już się do was odwracam. Jak widzicie, jestem w kurtce i wychodzę. Wychodzę, jesteśmy nieoświetlone, Dorota. Jesteśmy w ogóle nieoświetlone dzidy. Już jest lepiej. Także reniferek jest. Świąteczny skarpet istnieje. Ja wychodzę na urodziny do mamy mojej, ale chciałam wam powiedzieć, i Dorota pewnie wstawi krótką przybitkę o gofrach o smaku piernikowym. Czy wpadliście na to, że przez cały rok tak, ale również na święta można dosypać przyprawy piernikowej do gofrów i wtedy macie piernikowe gofry. Voilà, proste. No właśnie, także tak, pada śnieg, ja lecę, idę jeszcze ogarnąć rzeczywistość, mamy niedzielę handlową. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja i mój reniferek z bąbkami was pozdrawiamy. Jesteśmy sobie na spacerze w łaseczku, z tyłu mamy łaseczek, no jeszcze tak nie do końca ubrane. Hello, widzę. Widzę i jednorożce. Pokażę wam, jak przybrany jest łask, to nie jest nic cudownego jak zawsze, ale
może warto zobaczyć, bo czemu nie? A czemu nie? A czemu nie? Moja radosna mama, z którą zostawiam swoim kołnierzem. No, dobra, słuchajcie, już wam pokazuję. Także możecie od razu pozdrowienia dla mamy sadzić. Niech się ucieszy. Tu mamy nawet ramkę do świąt i zaraz sobie uskutecznimy. Tutaj w kamerze wam bardzo mruga. I tak naprawdę to jest jedyne ozdoba. Staniemy z tamtej strony, nie? Tak, wiesz co, staniemy z przodu, ale... Dobra, zaraz się poustawiamy, bo to inszańszość. Nie ma bombki, nie ma takich rzeczy, ale to nic. No jest choinka rachityczna, to jeszcze wam pokażę. To jest taka nowa świecka tradycja, słuchajcie, że w łasku choinka... Boże, to jest taki wiecheć. Oni by raz w życiu kupili sztuczną, nie marnowaliby drzewka. Te przedszkolaki, co rysują te ozdoby papierowe na te padające śmiegi. W ogóle nawet zalaminowali, w tym roku pomyśleli, no ale łańcuch, no też trochę laminat. Może dotrzyma 3 dni, bo ostatnio to był dramat po prostu. Kupiliby raz w życiu choinkę, jakąś taką gęściurę, coś by zrobili. No ale, no dobrze, no choinka. Nie, że my zawsze się śmiejemy z tej choinki i no. Te lampki. No w nocy coś będzie widać. Tu jeszcze zawsze taka bombka stała, można było w niej usiąść, ale przecież oszczędność, nie? Szkoda gadać zresztą. Wiecie, ile zużywają lampki? Pan badał takim przyrządem. LEDowe lampki. 6 zł miesięcznie. 6 zł miesięcznie. Więc ja już nie będę kombinować. Co? Straganik? Straganik był, bo tu sztuczne ognie. I ozdoby i w ogóle. No i mamy ramkę Wesołych Świąt. Jestem w szoku, bo nigdy nie było. I biało!